Minioną środę odbyła się zdalna gala 5. Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, podczas której wręczono powiatowi polickiemu statuetkę Zdrowy Samorząd za realizację kampanii społecznej Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, chore słowa i ja, edycja 2017, 2018 i 2019. Szanowni Państwo, w imieniu władz powiatu polickiego przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za to, że wyróżniliście nas Państwo w tegorocznej edycji konkursu Zdrowy Samorząd. Mam zaszczyt reprezentować samorząd, który za swoje najważniejsze zadania uznaje wsparcie, bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, a także tworzenie dla nich najlepszych warunków do życia i rozwoju. Udział w gali wzięli Beata Chmielewska, członek zarządu powiatu w Policach, Halina Michalak, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich oraz Emilia Raczkowska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach i Ewa Tatesiuk, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach. Kampania społeczna jest prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach. Jej celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na temat wypowiadanych słów w kierunku osób z zaburzeniami psychicznymi. Zajmujemy się osobami chorymi. Chcemy jakby pokazać ich z innego punktu widzenia, że nie tylko osoby chore są niebezpieczne albo dla otoczenia, albo dla siebie, ale że oni po prostu są osobami też zlęknionymi i to pokazują nasze spoty. W naszych projektach biorą udział uczestnicy Powiatowego Klubu Samopomocy oraz osoby po kryzysach psychicznych. Projekty były realizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kamera Szczecińskim. Do współpracy był zaproszony aktor z Teatru Pleciuga, pan Rafał Hajdukiewicz, który pokazał lęk człowieka chorego. Celem konkursu Zdrowy Samorząd, organizowanego przez redakcję magazynu i portalu Rynek Zdrowia i portalu samorządowego, jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób oraz czynników ryzyka. To też nie jest tak, że wspieramy tylko ten projekt, bo naszym zadaniem jest wspierać w ogóle działania, które są skierowane na rozwój społeczeństwa i na jego zdrowie. Natomiast ten był wyjątkowy od samego początku, dlatego że jest nietypowy i skierowany do ludzi, którzy przeżyli trudne chwile. Do konkursów wpłynęło z całego kraju aż 135 programów zdrowotnych zgłoszonych przez gminy, powiaty i województwa. Powiat Policki dołączył do kampanii społecznej Na Wybory Cała Polska, zainicjowanej przez prezydenta Szczecina Piotra Krzystka. Jej celem jest zachęcenie do udziału w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się w niedzielę 28 czerwca bieżącego roku. Począwszy od prezydenta Szczecina, który zaproponował nam popieranie inicjatywy zachęcania swoich mieszkańców do pójścia na wybory, serdecznie Państwa w imieniu Zarządu Powiatu Polickiego i własnym zachęcam, żebyśmy poszli w przyszłą niedzielę i zdecydowali w tak ważnym momencie dla swojego kraju i poparli jednego z kandydatów, który startuje na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Myślę, że jest to nasz obowiązek, tak jak wybory samorządowe, a szczególnie wybory ogólnonarodowe, który powinniśmy jako obywatele spełnić. Serdecznie zapraszam na wybory i zachęcam do udziału w nich. Jak podkreśla starosta Policki, promocja idei wyborów to wyraz odpowiedzialności samorządowców. Niech wyborców połączy to, że idą na wybory, a nie dzieli to, na kogo chcą zagłosować. Były ambitne plany dotyczące budowy instalacji do odzysku odpadów. Dziś pozostały jedynie śmieci, które na własny koszt zmuszone jest uprzątnąć starostwo powiatowe w Policach. Firma Ekorama w 2010 roku na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez ówczesnego starostę Polickiego rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami przy ulicy Kamiennej w Policach. W związku z niewywiązywaniem się przez spółkę z umowy dzierżawy zawartej ze starostą Polickim, zwłaszcza w zakresie opłat dzierżawnych oraz przywrócenia terenu dzierżawy do stanu pierwotnego po upływie terminu dzierżawy, starosta Policki w imieniu Skarbu Państwa wniósł do Sądu Okręgowego w Szczecinie pozew. Sprawa została zakończona wyrokiem z 2013 roku nakazującym spółce wydanie staroście Polickiemu nieruchomości położonej przy ulicy Kamiennej w Policach w stanie wolnym od osób i rzeczy oraz zapłatę kosztów dzierżawy nieruchomości wraz z odsetkami.
Do postępowania przeciwko firmie Ekorama w zakresie swoich kompetencji włączył się z urzędu również burmistrz Polic, nakładając na ten podmiot w 2013 roku obowiązek usunięcia odpadów zgromadzonych na terenie przedmiotowej nieruchomości, niewykonany do dnia dzisiejszego. Szacuje się, że minimum 60% ogólnej objętości miejsca niewłaściwie składowanych odpadów stanowią zmieszane odpady budowlane, około 30% stanowi gleba i ziemia, w tym kamienie, a pozostałe 10% surowce wtórne, w tym drewno i odpady drewnopochodne, które należą do kategorii odpadów innych niż niebezpieczne. Jesteśmy po wielomiesięcznych staraniach o możliwość uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na uporządkowanie, uprzątnięcie odpadów, które nielegalnie składowane są przy ulicy Kamiennej w Policach. Staramy się o dofinansowanie w wysokości 15 300 000. To jest 85% wartości całego projektu. Całość będzie opiewała na około 18 milionów złotych. O tym, czy powiat policki uzyska dofinansowanie w kwocie 15 300 000 zł, dowiemy się na jesieni bieżącego roku. W przypadku pozytywnej decyzji usunięcie odpadów potrwa do końca 2022 roku. Powiat Policki wraz z jednostkami organizacyjnymi już drugi rok szkolny realizuje dwa projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach działania 8.3 realizowany jest projekt, dzięki któremu uczniowie z terenu powiatu polickiego mają dostęp do kompetencji kluczowych. Realizowane one są m.in. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach w ostatnim czasie powstała pracownia informatyczna, pracownia językowa. W działaniu 8.6 rozwijane są umiejętności zawodowe uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach. Powstała pracownia stolarska, w której uczniowie uczą się wykonywania prostych prac stolarskich, tym samym przygotowując się do wyboru ścieżki kariery kształcenia zawodowego. Podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach wzięli udział w polsko-łotewskim projekcie fotograficznym. Na wymianie polsko-łotewskiej nauczyłem się fotografii z akcesoriami. Swoją pasję kontynuuję dalej w ośrodku, mamy własne studio. W trakcie wspólnych tygodniowych zajęć powstał m.in. teledysk w technice fotografii poklatkowej do piosenki Kemota, będącego podopiecznym trzebieskiego MOW-u. Podczas tego projektu pracowaliśmy nad teledyskiem do mojej piosenki, która została specjalnie stworzona na tą okazję pod tytułem Ona myśli. Jest to tekst, który opowiada o miłości. Ona myśli, że masz przy sobie suchą trawę. Ona myśli, że przyjechałeś drogim autem. Ona myśli. Drugim realizowanym projektem była polsko-ukraińska nauka gotowania, podczas której powstały tutoriale wideo pokazujące, w jaki sposób przygotować tradycyjne potrawy zarówno z Polski, jak i Ukrainy. Uczyliśmy się gotować potraw ukraińskich, jak i młodzież z ośrodka w Trzebieży uczyła grupę z Ukrainy gotować potrawy polskie. Były to pierogi z kapustą i grzybami oraz faworki. Jeśli chodzi o grupę z Ukrainy, to grupa z Ukrainy uczyła nas gotować barszcz ukraiński i cepeliny. Odbyły się również warsztaty, podczas których panie z koła gospodyń wiejskich z Zakopanego uczyły podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży robienia potraw regionalnych. Międzynarodowe wymiany młodzieży realizowane w ramach programu Erasmus Plus są częścią programu wychowawczego naszego ośrodka. Robimy ich kilka w roku i one są po to, żeby chłopcy mogli się konfrontować ze swoimi rówieśnikami z innego kraju. One też stanowią pewnego rodzaju podsumowanie zajęć, które są w ciągu roku w ośrodku realizowane, a więc uczymy się różnych umiejętności zgodnych z zainteresowaniami chłopców, a potem można te umiejętności wykorzystać podczas takiego programu międzynarodowego. Chcesz mieć ciekawą i satysfakcjonującą pracę, stabilne zatrudnienie i dobre zarobki, prawa emerytalne po 25 latach służby i szeroki katalog specjalizacji? Wstąp do Policji. Kandydatem do służby w Policji może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie, co najmniej wykształcenie średnie lub branżowe, zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, nieposzlakowaną opinię oraz korzysta z pełni praw publicznych. Komenda Powiatowa Policji w Policach przygotowała specjalne pakiety dokumentów dla kandydatów,
które zawierają już wszystkie niezbędne pisma, które należy przedłożyć w Komendzie Powiatowej, poczynając od kwestionariusza po inne niezbędne zaświadczenia. Osoba, która jest zainteresowana służbą w Policji, wystarczy, że zgłosi się do nas, do Komendy Powiatowej w Policach na ulicy Kasprowicza 3. Osoby przyjęte do służby w Policji kierowane są na szkolenie zawodowe, podstawowe do szkoły Policji, które trwa 6 miesięcy. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów policjanci odbywają adaptację zawodową w oddziale prewencji Policji przez okres 10 tygodni. Zachęcamy wszystkie młode osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, o wstąpienie w nasze szeregi. Jest to związane oczywiście między innymi z dochodami, ponieważ osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, będą po kursie podstawowym, czyli po ukończeniu kursu na szkole Policji, w szkole Policji, będą zarabiały blisko 4000 zł netto. Służba w Policji jest bardzo interesująca. Tutaj każdy dzień jest inny, nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Każdy dzień przynosi ze sobą nowe doświadczenia, dzięki którym tak naprawdę rozwijamy się.